Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kronikę Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy dalej dzisiaj oczywiście i co? Pierwsze co? Pójdę tutaj sobie do tego alchemika, skorzystam z jego łóżka, on się nie powinien obrazić, a my nie będziemy przez to chodzić na przykład po ciemku. Także to będzie na pewno przydatna sprawa. Nikt się nie pluje o to, że sobie tutaj śpię. Także to tym bardziej jakiś plus. No i co? I wydaje mi się, że na razie sprawę tego Vego i Rekona i w ogóle tej Ramony to ja bym zostawiła w świętym spokoju. Widzę, że tutaj wszyscy są, cała ekipa. Z prostej przyczyny. Szukamy wreszcie Syreniego Lamentu. Tylko, że musimy się troszeczkę wrócić. A konkretnie wrócić się do portu, ponieważ chciałabym tam jeszcze zobaczyć resztę tamtych terenów, może coś tam jeszcze ciekawego znajdziemy. I jakbyście pytali, gdzie idę, którędy idę do portu, w ogóle co robię ze sobą, to wam powiem wprost, że ja nie wiem. W sensie idę gdzieś, robię coś, ale co? To za cholerę nie mam pojęcia. Tutaj coś jest, tutaj jest to przejście i... Co to był za sklep? Czas zapłaty, no właśnie. Lombard. Tędy wydaje mi się, że za chwilę powinniśmy być w sumie w porcie? Dobrze mi się kojarzy? Dobrze idę w ogóle? Czy idę w jakimś... Nie wiem. Zaraz się chyba dowiem, gdzie idę. Jak najbardziej, wow. Jednak umiem tutaj trafić. Już się jakoś w miarę odnajduję w tym mieście. Tutaj nie, idziemy tędy. Przejdziemy sobie jakby brzegiem, można tak powiedzieć, w sensie tą linią, gdzie są statki. Wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie, niż gdybyśmy szli inną drogą. Już mnie kurtyzana chciała zagadać. Kurde, ile razy będziecie mi mówić o tym, że tu jest burdel? Wcale o tym, kurde, nie wiem, wiem o tym. Gorzej, że nie mogę tam trafić. Ogólnie przepraszam was za dźwięki w tle. No i świnki morskie oczywiście robią swoje. Aktualnie postanowiły gryźć zawieszki od hamaków. Także niestety, ale trzeba z tym żyć. Nie jestem w stanie im jakby przeszkadzać w tym. Dobra, bo tutaj ostatnio mieliśmy tą całą akcję, no nie? Że znaleźliśmy... Ojej, że znaleźliśmy tą całą Ramonę, no nie? Tylko, że tak, ta Ramona to w sumie tylko i wyłącznie sprawiła, że jest gorzej ze mną. Bo już w ogóle nie wiem, co ja robię i gdzie jestem. Tutaj możemy zejść. Pocieszające. Mamy nawet jakieś ryby. Akurat rybki, to nam się wydaje, mi się, że przydadzą. Dobra. Jakiś łup na sam początek znaleziony. Mamy też ogólnie rogowe muszle do otworzenia, więc wypadałoby to zrobić, wydaje mi się. Ale to też w swoim czasie. I teraz tak, możemy się przejść tutaj. Tu jest znowu jakiś biedak. Bezdomny konkretniej. Ogólnie to na jednym statku zostawiłam miksturę, ale niekoniecznie chce mi się po nią teraz iść. O proszę, skórzany mieszek jest na statku. Także tam akurat bym weszła. I jakieś wino, ale to wino nas nie interesuje raczej. Moment, czy to jest łódź, statek, na który powiedziałam, że nie idę, bo nie ma takiej potrzeby? Czy to jest ten, na którym już byłam, bo szczerze mówiąc się teraz pogubiłam. Gdzie ten mieszek niby? Wyżej? Ty kurde, tam srebrny talerz leżał. Jakim cudem? I gdzie ten mieszek? Srebrny puchar, dobra, to nie. Mieszek mnie interesuje. Tu jesteś. Skrzętnie ukryty. No dobrze. Chyba już niczego więcej na tym statku nie ma raczej. Tutaj jest gościu, który ma imię... O nie, nie, nie chciałam tak... Oh fuck. Dobra, nie sprawdzę, czy ma imię. Niestety. Ale wrócę się na pewno po ten srebrny talerz. Tylko, żebym tak teraz jakoś wyszła w miarę dobrze na brzeg, to by było super. Może tutaj jakoś wyjdziemy. Tutaj właśnie były te schodki, no nie? Okej, dobra.
To co? Idziemy sprawdzić sobie ten talerz, gdzie on leży. Wino. Dobra, nie chcę tego wina na razie. Tutaj w ogóle gin koło tego gościa leży. Stary, ty wiesz, że mógłbyś się napić tego ginu, nie? W ogóle widzę, że ty grasz znowu jakąś muzykę, ale niestety dzisiaj cię nie słychać. Srebrny puchar. Nie wiem, gdzie jest ten srebrny talerz. Pokazało mi go gdzieś tutaj. Ale ja nic takiego tutaj nie widzę teraz. Mało ważne. Chyba, że on był tutaj. Duża bryłka srebra tu jest. I ten srebrny talerz. O, ile w ogóle tutaj jest kosztowności? Tego się nie spodziewałam. O, proszę. Ekstrakt many. Ekstrakt eliksir leczniczy. O, i rybka. Okej, okay, tylko czy ja stąd teraz jakoś wyjdę? Trochę będzie chyba kłopot. Ej, no nie mówcie mi, że nie wyjdę tędy. Muszę wypłynąć stąd. Marvin... O, fuck, dobra. Dzisiaj troszeczkę, jak widzicie, przedłużamy. Mieliśmy się udać do Syreniego Lamentu, który cholera wie gdzie jest, i do burdelu, który również nie wiadomo gdzie jest. No cóż, tak bywa, tak jest, niestety. Mam nadzieję, że znajdziemy naszego wuja w tym mieście gdzieś, Holender, bo się zawieruszyliśmy oboje i on też się zawieruszył. Okej, ty coś zacząłeś grać. Niestety, ale nie wiem, co ten gościu gra aktualnie. Pierwszy raz nie mam w ogóle żadnego pojęcia na ten temat. Tutaj coś znajdę w tym miejscu. Wygląda, że nie. Wygląda, że tam mogę pójść. Jak to wygląda na mapie? Czy to nie są właśnie slumsy? Są. Ja w ogóle dalej nie odkryłam, gdzie jest ta pani, która skupuje trofeła. Trofea. A konkretniej skóry, no nie? Podobno ona jest w mieście. Ma na imię Frida. O, ej, Baynard. Ty. Cześć. Dość prosta. Trochę dziwne miejsce dla drwala. Czy ja wyglądam jak drwal? Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Mhm. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako pomocnik kata, jak miałem 10 lat. Kurde. Funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć 3 głowy naraz. Ech, przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. I uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie. Ja nie zabijam. Tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Ech, nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota, co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Jak to jest być katem? Dobrze?
Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia. Wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może nam je zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak, jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym, no, drwalem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Jasne. Jak tam? A jak ma być? Cały czas tak samo. Zamiast skazańców ścinam suche konary drzew. No słuchaj, lepsze to niż nic. Sprawdźmy w takim razie, czy tutaj jeszcze czegoś nie zostawiono dla nas. Tam wygląda jak taki fajny ten wąwozik. Tu wygląda właśnie, że mogę sobie się wdrapać, więc korzystałabym z tej oto okazji. I może nawet coś tu znajdziemy. Jak dobrze wiemy, gra nagradza za to, że się wchodzi gdzieś, gdzie można wejść. Wydaje mi się, że tymi skałami jestem w stanie dostać się gdzieś, coś znaleźć. Albo ewentualnie wyszłam teraz za mapę i właśnie łażę po jakichś pustkowiach. Nie wiem, zaraz zobaczę. Oho, muzyka się zmieniła. Wygląda na to, że nic tutaj kompletnie nie ma i niepotrzebnie tu wylazłam. Szczególnie, że nigdzie mnie to nie zaprowadzi i grę mi tutaj bardzo tnie. Dobra, wracamy. Nie będziemy tutaj spędzać czasu. O, od razu lepiej. Tamte tereny ewidentnie nie są przygotowane na to, żeby po nich chodzić. Jeżeli teraz się przejdę, tak mniej więcej, wiecie, dalszą drogą, i nie znajdę naszego kochanego syreniego lamentu, to bierzemy przewodnika. Bez dwóch zdań. I to bez dwóch zdań. Możemy iść w górę. Możemy też iść tam, na wprost. Aha, bo ja w górę próbowałam iść, no nie? Tędy może sobie zejdziemy. Bezdomny. Jezu, ale mi grę zaczęło lagować. Czemu tak? Tu są jakieś drzwi zamknięte. Jezu, gro, ale ty się tniesz. O proszę, tutaj coś jest. Czy to jest karczma? Nie wiem. No Jezus, chyba sobie zlagowałam grę tym, że tam polazłam. Tak, to jest karczma. Czy to jest syreni lament? No nareszcie. Niemożliwe. Chyba... 10? Dobra, no Boże, nie 10. 6 odcinków szukałam tej oto karczmy. Okej, dobra. Obywatelka. Helga. O, trudna kradzież. Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? Tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. O kurde, to brzmi źle. Przychodzę z pewną ofertą. A, do ciebie też miałam się udać. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Niech będzie. Chętnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Wow! Co to jest do cholery? No... No
Biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. Okej, to było szybkie. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. Super. A co powiesz na 5? To za drogo. Co powiesz na 5 sztuk złota? 6 sztuk złota. Więcej nie spuszczę. Niech będzie. Super, udało się wynegocjować. Potrzebuję... Pytaj, o co... Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Gdzie mogę znaleźć perły? Szukam informacji na temat uszkodzonego dźwigu. Pięknie. Szukam informacji na temat uszkodzonego dźwigu. Ej, pierwsza miała być za darmo. Obiło mi się o uszy, że nie mogą przez to rozładować jakiejś łodzi. Na twoim miejscu poszukałabym Bora w slumsach. Facet sporo wie o tym, co się dzieje w okolicy. Okej. Pytaj o... Dobra, dalej. Gdzie mogę znaleźć perły? Szukaj muszli na piaszczystych plażach dookoła wyspy. Jeśli będziesz miał szczęście, to znajdziesz w nich zarówno zwykłe, jak i czarne perły. Zapewne handlarze różności oraz rybacy też będą mieli kilka pereł na sprzedaż, ale miej na uwadze, że to dość drogie rzeczy. Mhm, jasne. Ona jeszcze ma jedną informację. Pytaj o co? Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Moim zdaniem masz 3 rozsądne rozwiązania. Pierwsze, zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi, jednocześnie ucząc się zawodu. Aby zostać czeladnikiem, będziesz musiał najpierw być obywatelem miasta Archolos. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam listy gończe oraz zlecenia na upolowanie bestii. Mhm. Jeśli nie dasz się przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też ostatnia opcja. O kurde, jakieś koszachty? W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota i innych kosztowności. Ciekawe. Pytaj o... Noż, nie mogę o nic. Co ma? Kostropa... O kurde, mówiłaś coś, a ja myślałam, że tylko powiesz, no spójrz na mój towar. Rosół z resztek. I pasztę z resztek. Nic ciekawego. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Dopiero dotarłem do miasta. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? No, dawaj. Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl 2 organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. A, tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Araxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. Okej. Dopiero dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Mhm, jasne. Co w takim razie powinienem zrobić? Ach.
Jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. Mhm, jasne. Dobra, czyli mamy informacje i to całkiem ciekawe, w sumie bardzo przydatne bym powiedziała. Wiemy co robić, chociaż no było to oczywiste, że pewnie będziemy musieli zdobyć obywatelstwo, właśnie dołączyć do jakiejś gildii albo... No właśnie, no to było do pomyślenia. Okej, okay, tu jest paru ludzi, którzy mają imiona. Na przykład jest jakiś Arnold. Dość prosta kradzież. Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. To było dosyć dziwne. Dosyć dziwny dialog. Co tu robisz? Piję i bimbam sobie. A na co ci to wygląda, gnojku? Szczerze to właśnie tak myślałem, że to robisz. Brawo. Jeszcze jakieś durne pytania i równie celne uwagi? Dlaczego nie znajdziesz sobie jakiejś pracy? Zrobię wszystko, żeby nie harować dla tego oprzymurka Florina. Nie po drodze ci z władzą? A ty co, z drzewa spadłeś? Każdemu, komu zależy na poprawie bytu tej zapadłej dziury, powinno nie być po drodze z królem psiamać. Sądzisz, że źle się dzieje w polityce? Źle? To mało powiedziane. Władza sprzyja majętnym i wyzyskuje biednych. Nie od dziś to wiadomo. Poza tym, po cholerę mamy ginąć na wojnie, która w ogóle nie powinna nas obchodzić. Władza powinna być w rękach ludu. Od co? Może wtedy wszystkim żyłoby się lepiej. Tak jak kiedyś lud wybrał Wolfzaka, tak i teraz. Lud powinien wybierać gubernatorów. Mhm. Masz trochę racji, nie obawiasz się, że możesz wylądować za kratkami? Nie obawiasz się, że możesz wylądować za kratkami? Niby za co? Twoje hasła nie każdemu mogą się podobać. A co oni mogą mi jeszcze zrobić? Życie pozbawiło mnie wszystkiego, co miałem. Straż ci nie przepuści. Powiem ci coś, smarku. Owce zawsze będą siedziały cicho. Nawet gdy będą je zażynać, jedna po drugiej. A teraz nadchodzi czas wilków. Okej, okay, Arnold, czy jeszcze coś możemy pogadać z tobą? Dobra, no tutaj raczej nic. Jest Tom i Mikkel. Dość prosta. Cześć, jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na dwie kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na jedną. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Jezu, ale to jest odniesienie do tego, co się aktualnie dzieje w naszym kraju. Ktoś, widzę, miał naprawdę wyobraźnię taką, że rzeczywistą. Hej, co słychać? To samo, co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Super. Nie nudzicie takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić.
więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybiję, może nie. Takie życie też jest dobre. Okej, okay, dobra, można. Tu jest jeszcze Prawus. Dość prosta kradzież. Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, Kmiotku? Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golnę. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. Co słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę, a nawet i dwie. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. Okej, okay, na pewno, stary. Dobra, nie mamy oczywiście żadnej gorzałki, idziemy stąd. Tu jeszcze ktoś? O, zwykły obywatel, dobra. Czyli mniej więcej wiemy, co mamy robić. Natomiast zastanawia mnie jeszcze tylko, gdzie w tym zasranym mieście jest burdel. Chciałabym go po prostu zobaczyć. Chyba tutaj. Jest, Zamtus, mroczne tajemnice, dzień dobry. A co tutaj jest? Ktoś tu mieszka w tej stodole. Okej, fajnie, że ja się tutaj kręciłam. Dosłownie na dole. I nie wiedziałam, że tutaj mamy Zamtus. Ale fajnie, bo to jest chyba ostatnie miejsce, które zostało nam do odwiedzenia w tym właśnie mieście. Amir, porozmawiam na przykład z tobą najpierw. Dość prosta kradzież. Cześć, co tu robisz? Stoję i pilnuję. A na co ci to wygląda, Herlaku? Herlaku? Dobrze słyszałeś. Wyglądasz mi na Herlaka, jak reszta mieszkańców tego miasta. Wiesz, wcale się nie dziwię, że przydzielono ci wartę na zewnątrz lokalu. Tak? A to niby czemu, Herlaku? Śmierdząc jak spocony górski troll, z pewnością odstraszasz wszystkich gości. Odszczekaj to, Kmiotku. A jak tego nie zrobię, to co będzie? To własnymi rękami otworzę ci czaszkę i napluję do niej. Możesz próbować. Nie tylko spróbuję, ale to zrobię. Mam nadzieję, że mam zapis, bo Amir jest odpalony. O kurna. O! Ała! O kurda. Ale mnie okradnie Zara. Nie? Nie okradłeś mnie? Ale dobrze. To, że mnie pobił, to tam luz. A gdzie idziesz? O, dobra. Gorzej by było, jakby na przykład mnie okradł, czy coś takiego. Mówiłem, że jesteś Herlakiem. I miałem rację, Herlaku. Zobaczymy, jak ci pójdzie za drugim razem. Za drugim razem? Cóż, może nie być dla ciebie drugiego razu. Dobra, skąd pochodzisz w ogóle? Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. Więc co ci po nazwie, której nie skojarzysz, a i tak po chwili wyleci ci z głowy? Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym już raz nas los rozdzielił. Nie popełnię tego samego błędu. Okej, czyli Vlada jest jego siostrą i to ona prowadzi Zamtus, tak? Kim jest Vlada? Właścicielką burdelu
i moją siostrą. Dokładnie. Prowadzisz dom publiczny ze swoją siostrą? Ciekawe zajęcie. Vlada ma łeb na karku, więc to ona jest szefową. Ja dbam o to, żeby nikt nieproszony nie szwendał się po jej lokalu. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Mhm. Jasne. To co, wydaje mi się, że jeszcze sobie wejdziemy do tego burdelu. Zobaczymy, co tutaj jest. Konkretnie, jak on wygląda w środku i w ogóle... Czy ja mam pieniądze? Mam pieniądze. Nie wiem, ile będzie nas kosztować ewentualna noc, ale jestem ciekawa tego, czy będzie ta animacja normalna z Gothica 2. Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. Co to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, wsłuchać się w rytm relaksującej muzyki, ale porządni klienci mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych lepszych obwiesi z ulicy. A o tym, kto obwiesiem nie jest, decyduję ja. Jasne. Także co, może spróbujemy ją przekonać? Widzę, że do niej też miałam się udać. Cześć, możemy pogadać o interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. Okej, no. Dawaj. Biorę 2 skrzynki. Rozliczę się potem z Tomasem. Jasne. Od razu 2 skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Kurde, widzę, że fajnie nam idzie ta... wiecie, to zadanie właśnie z tym piwem. Bo w sumie wszyscy od nas wzięli. Jeszcze tylko nie byliśmy u tego jednego karczmarza, u którego byłam zanim w ogóle Tomasa spotkaliśmy. Więc trzeba będzie się tam wrócić. I tylko u niego chyba nie byliśmy jeszcze. Skąd się wzięła nazwa twojego lokalu? To tajemnica, mój drogi. Czyli nie zamierzasz mi powiedzieć? Tajemnica to tajemnica. Jak idą interesy? Cóż, nie chwaląc się, odkąd były właściciel lokalu przekazał mi do niego klucze, to miejsce po prostu odżyło. Mam asortyment dla wszystkich, i biednych, i bogatych, dlatego mój lokal bije na głowę karczmę Helgi. No i rzecz jasna, mamy towarzystwo, o które zabijają się dygnitarze samego gubernatora. Razem z moim bratem Amirem prowadzimy ten przybytek od dobrych kilku lat, a gości stale przybywa. Mhm. Myślałem, że jesteś jedyną właścicielką burdelu. Domu publicznego, jak już. Właściwie to tak. Jestem jego główną właścicielką. Amir pełni rolę ochroniarza, ale pomaga mi też w wielu innych rzeczach. Nie jesteś stąd, prawda? Widzę, że nic się przed tobą nie ukryje. Masz rację. Ja i brat nie pochodzimy z Archolos. Nie wiążę jednak dobrych wspomnień z moją młodością. W swojej ojczyźnie ocierałam się o skrajną nędzę. Gdyby nie samozaparcie i moja naturalna smykałka do interesów, najpewniej dalej żyłabym w jakimś zapchlonym zaułku na drugim krańcu świata. Widzę, że nie mieliście łatwego dzieciństwa. Różnie bywa w życiu. Jednak gdyby nie tamte doświadczenia, prawdopodobnie nie byłabym teraz jedną z najbogatszych obywatelek dzielnicy portowej. Mhm, jasne. Co nowego? Konfiskata floty sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Choć ja jakoś szczególnie nie odczułam spadku zainteresowania. Możesz spytać dziewczyn, powiedzą ci to samo. Masz coś do picia? Tylko najlepsze trunki, których nie powstydziłby się nawet sam Ernesto. Mhm. Oczywiście Ernesto już znamy też. Dobra, widzę, że masz też jakieś naszyjniki, nawet takie rzeczy. Graniczyła z cudem. No jesteś jedną z najbogatszych ludzi, to wierzę w to. Dość prosta. Szkoda tylko, że te panie na przykład, wiecie, nie mają różnych kolorów tych stroi, nie? W sensie myślę, że fajnie by to wyglądało. Co słychać? Jestem zajęty, odejdź.
Mhm, widzę. Jesteś zajęty gapieniem się na panienki. Katia. Hej. Dość prosta. Hej, pracujesz tutaj? Nie, siedzę i gapię się na obrazy. Oczywiście, że tu pracuję. Nie musisz być tak niemiła. Mogę być niemiła, bo mnie na to stać. Klienci muszą ustawiać się do ciebie w kolejce. A żebyś wiedział, ustawiają się i są do tego cholernie nachalni. Pech, że większość z nich może tylko pomarzyć sobie o spędzeniu ze mną nocy, bo zwyczajnie ich na mnie nie stać. A ja tam nie mam zamiaru narzekać. Więcej wina i ploteczek dla mnie. Mhm. Czyli rozumiem... Kurde, patrzcie, ona normalnie nosi... A ty się nazywasz Ambrozja? Myślałam, że niesiesz Ambrozję. Hej, ty. Cześć, przystojniaku. Potrzebujesz czegoś? Gwarantuję, że dużo potrafię. Dość prosta. Kim jesteś? Mogę ci to wytłumaczyć na wiele sposobów, mój drogi. Póki co, proponuję ten najprostszy. Nie umiesz się bawić. Jestem Ambrozja. I jak nie trudno zauważyć, pracuję w burdelu. Jak idzie praca? Ostatnio mamy coraz więcej gości z bogatej dzielnicy. Najwyraźniej nie są takimi świętoszkami, za jakich się uważają. Lubisz tę pracę? A co mi pozostało? Mogłam zgnić we wsi, a tak? Przynajmniej nie chodzę głodna. Ciężko dziś o dobrą robotę w mieście, a ta przynajmniej jest prosta. No, troszkę się powyginasz, potańczysz. Rej... jak ty się nazywasz? Rachela. Witaj, tajemniczy nieznajomy. Co cię tu do mnie sprowadza? Co tu robisz? Naprawdę zadałeś to pytanie? Teraz odpoczywam. Później czeka mnie sporo pracy. Wybacz, nie byłem jeszcze w takim miejscu. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nie mylę się? No tak. Jak się nazywasz? Rachela, choć nie jest to moje prawdziwe imię, jak pewnie się domyślasz. Brzmi egzotycznie. Na południowych wyspach jest dość popularne. Nie ma dnia, bym nie myślała o swoim domu. Dlaczego właściwie wybrałaś ten zawód? To tylko tymczasowy zarobek. Płaca jest niezła. Poza tym serwują tu świetne wino. Po wkroczeniu Myrtańczyków na wyspy zapanował stan wojenny. Jak więc widzisz, w moim kraju dość trudno o normalną pracę. Mhm. Jak idzie praca? Czasem trafi się cham i prostak, ale nie mogę narzekać. Na szczęście moje usługi są za drogie na kieszenie byle oprycha. Nie jesteś stąd, prawda? Parę lat temu przybyłam z południowych wysp. W mojej ojczyźnie było czuć nadchodzącą wojnę, a jak wiadomo, wojna to nie najlepszy partner dla gospodarki. Uwielbiam podróżować, więc skusiłam się na wyprawę i tak oto trafiłam tutaj. Jak ci się podoba Archolos? Wyspa jak wyspa. Klimat chłodniejszy niż w mojej ojczyźnie. Ludzie trochę bardziej gburowaci. Bez obrazy. Przyznaję jednak, wino macie cudowne. Mhm. Nie wyglądasz mi na osobę, która by tutaj pasowała. Doprawdy? A na kogo ci wyglądam? Na kobietę, która zna swoją wartość, ale musi robić to, co robi, bo życie jest okrutne. Aż tak to widać. Powinnam się lepiej maskować. Skoro rzucasz takimi stwierdzeniami, przypuszczam, że w swoim życiu musiałeś spotkać wiele kobiet, choć trudno w to uwierzyć. Dlaczego? Bo widzę, jak się denerwujesz. Jak leci? Nie mam czasu. Zostaw mnie w spokoju. No dobra, a taka miła byłaś, słuchaj no. Ambrosia, dobrze. Widzę, że na górę możemy wejść. Wkurza mnie to, że nie możemy w sumie skorzystać z usług. Dlatego, że byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie. Tutaj siedzi parę obywateli. Jest jeszcze na przykład Sofia. Nie mam czasu. Ale ona w ogóle nie chce z nami rozmawiać. Tutaj są oczywiście, wiadomo, pokoje do użytku. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Okej.
porozwalane ubrania i mamy balkonik. Chyba wszędzie są balkoniki? Nie wiem. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie wygląda w sumie ten burdel. No, tak całkiem bym powiedziała, przyjemnie. Nie wiem tylko, dlaczego nie możemy skorzystać z usług. Może jak będziemy obywatelami? Nie wiem, ale to interesujące. Vlada, widzę, że nie mogę też z tobą niczego zrobić. Dobra, czyli odwiedziliśmy też burdel i wydaje mi się, że to jest wszystko tutaj, w tym miejscu, w tym mieście. Takie najważniejsze punkty, tylko jeszcze tej całej Fridy też nie znalazłam, no nie? Ona skupuje te skóry. Ja nie do końca wiem, gdzie ona jest. Ale no, też jak możemy łatwo zauważyć, nie wszystkie miejsca są, jakby to powiedzieć, widoczne na mapie, tak? Bo na przykład tego burdelu nie mieliśmy zaznaczonego w ogóle. Są na to duże szanse. Także no, może być problem znaleźć tą całą Fridę. Pracuje niemal przez cały dzień. No nie wiem, tutaj też byliśmy już chyba. Tak, byłam tutaj, pamiętam te dwie panie, które tutaj pracują. Dobra, wiem mniej więcej, co mamy robić. Fridę może uda nam się znaleźć, może nie. Sama nie wiem. Muszę sobie poszukać na necie, gdzie ona ma miejsce swoje. Bo chyba nie było to powiedziane. Chyba, że mamy to na przykład w informacjach. Niezaliczone informacje. Nauka, miasto? Nie, to będzie chyba handel. W slumsach, kowal. Sprawdźmy to. Fiurek, gdybym potrzebował map. Nirka. Insygnia Frida. Jest właścicielką sklepu łuczarskiego na tropie Bestii. Prowadzi go na placu targowym. Wait, a my nie byliśmy w tym miejscu, na tropie Bestii? Prowadzi go na placu targowym. Gdzie był plac targowy? Ej, nie wiem, nie pamiętam. Jest tu gdzieś jakiś przewodnik w okolicy? No tak, niezbyt. Ej, gdzie był plac targowy? Aha, wiem, gdzie był. Chociaż tu jest przewodnik? Tak. Dokąd chciałby... Wiesz co? Weź mnie zaprowadź do placu targowego. Na plac. No to. No to chodź. Bo kurde, nie pamiętam, gdzie był ten plac. A chciałabym do tej Fridy iść. Tak w sumie. Jeszcze tak na koniec, bo może będę w stanie jej jakieś skóry sprzedać na przykład. Nie wiem, czy mam jakieś skóry, czy nie. Ale wiecie, idzie się łatwo zgubić. I też zobaczę, czy ona jest na mapie oznaczona, bo wydaje mi się, że nie jest. Ale już nie wiem. I myślę, że sobie na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Wrócimy się jeszcze później właśnie do tego jednego gościa, do tej karczmy, żeby tam też zagadać o ten interes dla tego Toma. I zobaczymy. Obywatel Marvin, mamy nowy wpis w ogóle. Ach, bo to chodzi o to, że musimy się udać do tego gościa, który tam jest. Czy zechce mi potrzeb... Stary... Już raz ci pomogłem. I byłem za to bardzo wdzięczny. Jednak znowu potrzebuję wsparcia. Jedna złota moneta to wszystko. Niestety nie mogę pomóc. No nie zaskoczyłeś mnie tym specjalnie. Stary. O nie, bo ci przewodnicy pędzą i... A nie, czekasz na mnie. Dobrze. Bałam się, że oni pędzą i nie czekają. Dobra. Okej, tu jest plac targowy i tutaj gdzieś Frida ma. Dotarliśmy. Polecam się na przyszłość. Jasne, dzięki wielkie. Plac targowy i Frida gdzieś tutaj ma swoje miejsce pobytu, tak? A faktycznie... Jest łuczarski sklep. Tutaj konkretniej, na wprost i na bok. I teraz jakby... A tutaj je siedzisz. Witaj. Aha, bo ja z nim nie rozmawiałam, tak? A potrafisz polować? Czegoś tam się nauczyłem. To świetnie.
Ostatnio mam sporo zamówień i Alan nie wyrabia się z dostarczaniem skór. Jeśli się do niego udasz i pomożesz mu w pracy, to chętnie cię wynagrodzę. Okej, dobra, polowanie z Alanem. Jak to się stało, że zajęłaś się handlem? Nauczyłam się wszystkiego od męża. Pracowałam razem z nim, dopóki król nie wezwał go na służbę. Postanowiłam więc sama się tym zająć, pod jego nieobecność. W końcu lepiej zostawić interes żonie niż komuś obcemu. Na początku było ciężko, ale przez lata podpatrywałam jego metody, dzięki czemu nie byłam w tym całkiem zielona. Sama znam tylko podstawy łowiectwa. Dlatego musiałam zaoferować zaprzyjaźnionym myśliwym lepsze ceny za ich usługi. Sobie, zostawiając wyłącznie handel. Po pewnym czasie wygryzłam kupców, którzy wcześniej mnie oszukiwali. Musisz się więc dobrze znać na handlu. Mój sukces zawdzięczam dobrym układom ze znajomymi łowcami i byciu uczciwym. Klienci cenią sobie dobrą jakość w dobrej cenie. A dostawcy fakt, że ich nie oszukuje. Z tego co słyszę, ona ma ten sam głos co Petra, która się znajduje w Silbach. Ta sama aktorka głosowa ją dubbinguje. Ode mnie też byś kupiła trofea? Oczywiście. Pod warunkiem, że będą to skóry wysokiej jakości. Zapłacę ci za nie więcej niż inni na rynku. Na pewno ci się opłaci. Mhm. Pohandluj. Możemy z nią oczywiście handlować. Ona ma jakieś różne projekty łuków. Można też u niej skóry z tego co widzę kupić. Skóra morskiego topielca. Mamy trochę skór chyba. O! O kurde! Mam bardzo dużo skór. Unikaty. O kurde. Gady. Płotniaka jaszczura topielca. Sprzedajemy wszystko. 150 sztuk złota i tutaj też. 143. My zawsze zapolujemy sobie. Super. Podoba mi się to też, że po ilości jakby możliwości kradzieży kieszonkowej widzimy też, kto jest jakby kim w mieście, no nie? To jest dosyć przydatna informacja. Dobrze, moi drodzy, w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniem fabularnym i to chyba nie jednym, bo no tak jak dobrze wiemy, musimy zdobyć obywatelstwo i musimy dołączyć do jakiejś gildii. I mamy też parę zadań pobocznych, także będziemy się tym zajmować. W ogóle widzę, że mamy bardziej... Okej, mamy dołączenie do gildii. Tak, od razu. Ja chyba w ogóle dołączę do gildii. I mamy obywatel Marvin. Dobra. No i mamy resztę chyba pobocznych. Mamy też jeszcze te zalegające z Silbach, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie tego topielca morskiego już wyklepać. Spóźniony pracownik. Tak. Mamy trochę tego. Ale to dobra. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. I co? I słyszymy się w kolejnym już w poniedziałek o 16:00. I wtedy zajmujemy się pobocznymi, zajmujemy się głównymi, czyścimy dziennik. Mamy już większość miasta, jakby to powiedzieć. No, obeszliśmy je. Wydaje mi się, że już więcej tutaj niczego nie znajdziemy, także... Trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Cześć!